Dziękuję. Życzę powodzenia. Że mamy kłopoty edycyjne z celu. Uchwała musi być oficjalnie przyjęta. Dobrze. Tak. Proszę Państwa, jest projekt uchwały w sprawie listy rankingowej potrzeb remontowych placówek oświatowych z terenu dzielnicy na rok 2013. Na podstawie paragraf numer 1 pozwolę sobie pominąć ten akapit. Macie Państwo przed oczami, ustala się listę rankingową potrzeb remontowych inwestycyjnych placówek oświatowych z terenu dzielnicy 9 na rok 2013. Gimnazjum nr 24 Monfila Pileckiego. Opracowanie projektu modernizacji instalacji CO 18 tysięcy, kontynuacja modernizacji budynku, wymiana stolarki okiennej 30 tysięcy. Punkt 2. Zespół szkół ogólnokształcących i integracyjnych nr 3 Stronkowa. Trzeba częściowa modernizacja budynku w zakresie wymiany stolarki okiennej i modernizacji sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych 45 tysięcy. Punkt 3. Zespół szkół ogólnokształcących nr 17 ulica Fredry. Wymiana stolarki okiennej jako kontynuacja termomodernizacji budynku 30 tysięcy. Budowa ciągów pieszych na terenie obiektu 30 tysięcy. Punkt 4. Przedszkole nr 10 Stronkowa 7. Modernizacja części zewnętrznej obiektu przedszkola, drewnianych belek nośnych oraz elementów odwodnienia powierzchniowego wokół budynku 45 tysięcy. Przedszkole nr 95 ulica Żywiecka 24. Pierwszy etap modernizacji, opracowanie projektu modernizacji instalacji CO 9 tysięcy, zagospodarowanie terenu ogrodu i budowa bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi 35 tysięcy 100. Modernizacja częściowa instalacji WOTKAN 5 tysięcy razem 247 tysięcy 100 zł. Paragraf numer 2, uchwała wchodzi w życie z nim podjęcia. Chciałem wyjaśnić, że projekt uchwały powstał w porozumieniu z Komisją Edukacji. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Ja chcę proszę bardzo. Ja natomiast chcę wyjaśnić od razu, że po pierwsze, uchwała ta powstaje od 4 miesięcy, jeśli się w porozumieniu z przewodniczącą komisji i Komisją Edukacji. W momencie, kiedy na konwencie dowiedziałem się, że podział środków na powierzone i priorytetowe idzie dalej, niemniej praktycznie jest kwestia tego, że w tym roku też wyjdzie sprawa z podziałem, ale nie na priorytetowe powierzone, tylko na inwestycyjne i remontowe i może mieć potem kłopot z przerzutami środków, ponieważ te środki są bilansowane wspólnie. Wszystkie działy są bilansowane wspólnie i kwotę dostajemy jedną na wszystko, tak? Bez tego w tym momencie podjęliśmy działania, żeby praktycznie zacząć rozmowy z Wydziałem Edukacji. Jako jedyna dzielnica podjęliśmy rozmowy z Wydziałem Edukacji z ZEO celem, że tak powiem, ustalenia zadań, które będą praktycznie miały charakter inwestycyjny i zostaną wpisane i ułatwią nam egzystencję w roku 2013. Ponieważ wszelkie przerzuty znając doświadczenie roku poprzedniego i tego, praktycznie są dopiero nam sygnalizowane w takiej części roku, że praktycznie są właściwie niemożliwe potem do realizacji, o tym zresztą powiem potem w sprawach bieżących. Bez tego pani Grotowska, bo chcieliśmy tak, że pani Grotowska będzie wyjaśniała. Kilkakrotnie, że tak powiem, prowadziła rozmowy zarówno na etapie, że tak powiem, ustalenia tych zadań, jak i na etapie wyceny z inspektorami, z dyrektorem Czarnym, z inspektorami od wyceny, od inwestycji, od remontu. Muszę powiedzieć, że słuchając tych relacji, ponieważ ja potem tak formułowałem te uzgodnienia zresztą z panią przewodniczącą komisji, muszę powiedzieć, że przedarcie przez gąszcz
inspektorów z ich kompetencjami ZEO jest naprawdę bardzo ciężką sprawą. Niemniej po trzykrotnie, ponieważ myśmy dostali te papiery po ustaleniach już dwukrotnych, zupełnie w innej postaci, nie zostały uzgodnione. Po ponownym uzgodnieniu w ostatnim okresie praktycznie mogła powstać ta uchwała, której zapisy są dokładnie, że tak powiem, skonsultowane z osobami odpowiedzialnymi za realizację w trybie inwestycyjnym. Wyceny, które tam dokonywał pan inspektor Pietuchin, tak? Zatem było tam uzgadnienie z panem inspektorem Zobczyńską, Niewiadomską, oczywiście z dyrektorem Czarnym. Praktycznie te efekt tych uzgodnień to są właśnie te sumy. Nie wszystkie, zresztą przewodnicząca potwierdziła, nie wszystkie placówki mogły zostać usatysfakcjonowane w pewnej, pełnej sumie z uwagi na to, że sumą, którą żeśmy dostali do rozdzielenia, była suma ta, która widnieje na samym końcu, 247 100, i w miarę, że tak powiem, zresztą zgodnie, że tak powiem, z intencją przekazaną przez Komisję Edukacji Rady Dzielnicy, zostały te środki rozdzielone. Jak Państwo zwróciliście uwagę, z głównym akcentem praktycznie na zakup inwestycyjny, znaczy zakup inwestycyjny, tylko właśnie, znaczy nie na zakup inwestycyjny, co modernizację i modernizację, znaczy etapy termomodernizacji. Wymiana stolarki okiennej, która tutaj jest sygnalizowana, też właśnie uważam, że Chwileczkę. Wydaje mi się, że jest to akurat moment, kiedy można tę sprawę wyjaśnić, bo tego typu rzeczy praktycznie potem, jak wynika z dyskusji, wynikają z niedoinformowania. Wobec tego ja informuję na temat. Ale ty mówisz to samo, co tu pisze w uchwale. Właśnie, tak, a ja powtarzam. Po chwileczkę. A ja się nie skończyłem. Wobec tego te zapisy, które są dokładnie efektem tego, co księgowość między innymi może, że tak powiem, wymagać od zadania, które ma w inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Radna. Ja wysłuchałam z uwagą wyjaśnień, natomiast nie do końca zrozumiałam, czy jest nowa klasyfikacja potrzeb tych placówek. Czy to są potrzeby remontowe, czy inwestycyjne? Bo tutaj ja rozumiem, że... To znaczy ja może... Bo to mi się jakoś kłóci, ta klasyfikacja. W pierwszym paragrafie ustala się listę rankingową potrzeb remontowych w nawiasie inwestycyjnych. Znaczy ja częściowo mogę spróbować jakby odpowiedzieć na to pytanie. No, lista ta poniższa została sporządzona w oparciu o potrzeby, które dla... które placówki same jakby nam zakomunikowały. No i chodzi o to, żeby... rozumiem, że ta lista jest jakby efektem też jakby negocjacji nazw tych zadań z odpowiednimi jakby przedstawicielami z ZEO. I tutaj rozumiem, że zostało pytane, o to zostało potwierdzone, że te nazwy są prawidłowe, w związku z tym nam to daje szansę. Ale to chodzi o to, bo dla mnie inwestycja to jak coś powstaje nowego. Proszę Państwa, inwestycja to nie jest tylko, dlatego usiłuję, że tak powiem, wyjaśnić Państwu. Inwestycja to też jest zakup, czyli na przykład montaż okna powyżej jakiejś sumy, i też w tym momencie wpisuje się to jako, jest to zakup inwestycyjny, oraz są inwestycje niezależnie, że tak powiem, od tego, to co jest związane z projektem, ale chwileczkę, ja może to wyjaśnię. Można wykorzystać te środki, krótko mówiąc. Tak jak powiedziałem, środki, jeżeli zostaną wpisane w tym inwestycyjny, a usiłowaliśmy w tamtym roku wpisać, że tak powiem, w tryb inwestycyjny, żeby w momencie, kiedy mamy na placówce edukacyjnej, tym bardziej, że na środki inwestycyjne może jeszcze placówka dostać z miasta, nie na remont. W tym momencie, proszę Państwa, w tym momencie, jeżeli się robi okna, które wiadomo, że są w ramach taką termomodernizacji, jeżeli się robi, że taki projekt modernizacji CO, robi się, że tak powiem, wymienia się, że tak powiem, coś związane z kotłownią, to wszystko może być, że tak powiem, w ramach
zadania termomodernizacyjnego czy inwestycyjnego może być etapowany i w tym momencie my w sposób, że tak powiem, bezawaryjny to możemy realizować, można, niezależnie od tego, w tym momencie, jeżeli szkoła, praktycznie ma szerszy zakres tego, szkoła może wystąpić do Wydziału Edukacji o środki inwestycyjne, ponieważ Wydział Edukacji ma w dyspozycji praktycznie tylko środki inwestycyjne, nie na remonty bieżące. I w tym momencie jest to ten korzystny plan, że my praktycznie idziemy w tym kierunku, że praktycznie skarbnik miasta nie zakwestionuje nam, że praktycznie środków bieżących mamy za dużo, a nie inwestycyjnych, a jednocześnie, że tak my wchodzimy w ten tryb, który praktycznie jeszcze w szkole daje większe korzyści. Dziękuję. Jeszcze ja bym mogę? Proszę bardzo. Byłem dzisiaj na otwarciu ofert odnośnie prac remontowych, a konkretnie prac remontowych wykonania pokrycia dachu na przedszkolu numer 10 przy ulicy Stąkowej. Na ten cel było przeznaczone, i tam do tego dochodzi jeszcze posadzki wewnątrz, na ten cel było przeznaczone 85 tysięcy. Oferty wpłynęły od 84 do 130 tysięcy. Wiadomo, że rozpatrywane będą dane pod uwagę te dwie, jedna jest tam 1000 zł 84 z groszami, a więc poniżej, druga jest 85-3 powyżej. Nie wiem, czy kojarzycie firmę Sunplast Państwo? Wykonywali oni coś dla nas tu? Tak, dla ramach dzielnicy? Jakaś taka firma w miarę znana gdzieś mi się... Okna wybrali. No nie okna. Nie, sam plas robi okna. Ale oni się zgodzili. I schuty są, no mało, to może pod jakieś dwie różne. No w każdym razie pani Dyrektor się zastanawia na tym. To jest w tej chwili otwarcie ofert. Do dwóch tygodni dopiero mogą zatwierdzić, kto wygrał ten przetarg. Może być jeszcze odwołanie. Ktoś, kto przegra, może się odwołać. A jest koniec listopada i grudzień. Co się stanie, jak pani dyrektor mówi, się nie zgodzi na rozpoczęcie tych prac, bo trzeba zebrać papę. Oni wykonali nowy malowanie i wtedy kłaść nową. Jak przyjdzie mróz, jak spadnie śnieg, to mówi, jak te prace będą przebiegały. I pytanie jest, co będzie z tymi pieniędzmi. Przepadną się. Dlatego proszę Państwa, my nie w tym momencie... To, że od kwietnia podobno to było procedowane. No jest listopad, dopiero przetarg się odbył. Proszę Państwa, jest nienormalne. Proszę Państwa, nie jest to jedyny przykład, ponieważ te przykłady są zarówno z DO, jak i że tak powiem, z ekipy. Robić wewnątrz, tą posadzkę wewnątrz można zrobić. No, proszę Państwa, praktycznie oferty są w miesiącu miasto czerwcu. Miasto miało pieniądze na długi. Znaczy, miasto nie jest do końca zainteresowane efektywnym wydawaniem środków w posiadaniu dzielnic. Taka jest praktycznie prawda. I my możemy sobie robić co chce. My nie mamy żadnej osobowości prawnej. I w momencie, kiedy my uzyskujemy informację, że oferty... Ale to jest miasto, czy to jest ten zespół ekonomii i oświaty? Proszę Państwa, to jest miasto. Proszę Państwa, z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że jest tego typu działalność, która jest nastawiona, nie jest nastawiona na efektywne wydanie środków, jeżeli pewne środki, że tak powiem, mogą zostać niewydane, są niewydawane. I koniec kropka. Nasze środki od wielu, wielu miesięcy z uchwałami, z potwierdzonymi wykonawcami siedzą w mieście i nie pomagają żadne, że tak powiem, interwencje. Po prostu koniec. I nie ma na to żadnego wpływu. My nie mamy żadnej możliwości zaskarżenia niczego. My możemy wydawać uchwały, pisać, chodzić i to wszystko. Natomiast nie wydamy. Jeżeli chodzi o edukację, to od razu zupełnie. W tej chwili, jeśli chodzi o zagrożone, są w tej chwili, jest 8500. Zostało realizowane zadanie, gdzie zostało 8500. Te środki są w dyspozycji szkoły, przedszkola i praktycznie na dobrą sprawę mogą zostać wydane. Co zostaną wydane, zależy, że tak powiem, od ZEO, bo są te środki. To nie to, że miasto musi dać te środki. Te środki były w ZEO i są nadal. Czy zostaną wydane? 8500 czy 85? Mówię na 8500. Następne zadanie na 20 tysięcy. Te środki są już w dyspozycji, ponieważ środki, te, które my przydzielamy, tych środków nie ma ten dany wykonawca, tylko one dopiero są przekazywane. Te następne dysponent, te środki, 20 tysięcy też ma, że tak powiem, zero. I też jednostka, i te środki też mogą być wydawane. Natomiast rzecz taka, jak na przykład 70 tysięcy, które przeznaczyliśmy na wymianę okien w gimnazjum 24,
gdzie praktycznie od początku roku trwało procedowanie, przygotowanie tej, powiedzmy, z tego zadania, ale zadanie o tyle się opóźniło, z uwagi na to, że trzeba 4 czy 5 miesięcy. Ja załatwiałem to 2 tygodnie dla Politechniki. 5 miesięcy, żeby uzyskać zgodę konserwatora na takie, a nie inne okna. I w tym momencie, pomimo tego, że można to zadanie zrobić, to po pierwsze, według informacji, które uzyskaliśmy, że tak powiem, prawie że wczoraj, przedwczoraj, od dyrekcji, że tak powiem, ZEO, nikt nie podpisze papieru, żeby to robić. A pieniądze i tak są w gestii, że tak powiem, jeszcze skarbnika pomiędzy tych nim. I w ten sposób, tylko daję przykład, jak są traktowane nasze pieniądze, takie, które już tam są i takie pieniądze, które mogą jeszcze być. A praktycznie nie od naszej decyzji zależy, żeby te środki zostały uruchomione. Dziękuję. My nie pomożemy. Wobec tego w tej chwili powiedziałem o 100 tysiącach, które praktycznie są w tej chwili możliwości do tego. 30 tysięcy być może będzie wykorzystane, jeżeli szanowne ZEO zdecyduje się na realizację. Natomiast my jako dzielnica dostaliśmy następujące pismo, następujące treści. Prosimy o stanowisko dzielnicy. Czy pozycje te, które powiedziałem, mogą być realizowane z funduszy roku 2013. Jeżeli Państwo nie dacie żadnej odpowiedzi, środki uznamy, że te pozycje, o których w tej chwili mówiłem, 8, 10, 70, będą realizowane z funduszy naszych w 2013 roku. Odpisaliśmy, że my nie przewidujemy tych realizacji, bo one były w 2012 roku zapisane, a na 2013 rok nie ma środków, ponieważ mamy inne pozycje, że tak powiem, zaplanowane. Ponieważ w tym momencie automatycznie zmuszano nas do tego, żeby wrzucić to od razu na rok 2013. Dziękuję. Taka jest praktyka, proszę Państwa.